Stopniowo przekonujemy się i uczymy, że możemy robić rzeczy pożyteczne, a do tego piękne. Czujemy satysfakcję z dobrze wykonywanych zajęć. Cieszymy się wspólnie z osiągniętych celów. Wykonujemy elementy ozdobne wyrzynałką do drewna. Pracujemy w szkle, wykonujemy różnego rodzaju witraże. Wykonujemy pracę naprawy w warsztatach. Na przykład malujemy, kleimy, naprawiamy meble czy sprzęty. Nabywamy wiedzę i umiejętności dostrzegające głównie obróbki drewna. Szklejki szlifujemy, czyścimy, tniemy, kleimy drewno. Pracownik dekorujemy duże dekoracje. Prace artystyczne, ramki i karniki. Współpracujemy z innymi pracowniami, na przykład poprzez wykonywanie elementów do zdobienia pracowni plastycznej. Uczymy się, doskonalimy szycie ręczne różnymi ściegami. Uczymy się wykonywać obrazy haftowane, upominki i karty okolicznościowe wykonywane techniką szycia, dziergania, tkania i haftowania. Uczymy się dziergania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów haftarskich i tkackich. Poznajemy możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiał kolor dobra i projektowania wzorów. Kamy, igłą, ryska, obrazy, ozdobne, herby, loga firmy. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. Uczymy się i udoskonalamy techniki malowania na szkle. Wykonujemy dekoracje świąteczne, kartki okolicznościowe. Wykonujemy świece woskowe. Wykonujemy indywidualne zamówienia pod klientów. Tworzymy świąteczne mydełka zapachowe. Nabywamy praktyczne umiejętności obsługi sprzętów AGD. Mikser, kuchenka, piekarnik, zmywarka, robot kuchenny. Uczymy się i kształtujemy wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznajemy się z zasadami zdrowego żywienia. Nabywamy umiejętności.
umiejętności doboru materiałów i narzędzia pracy. Dajemy ozdoby i prezenty świąteczne na kermasze. Przyszywamy guziki, naprawiamy odzież, zszywamy dziury, poszerzamy, szywamy zamki, podkładamy spodnie. Uczymy się wykonywać projekty i wykroje prostych elementów. Posługujemy się jako szycia. Wykonujemy suweniry lawaczy. Uczymy się kroju, szycia i haftu. Chcemy być zauważeni w społeczeństwie, dlatego angażujemy się w projekty integracyjne, organizujemy kermasze naszych prac. Chociaż nie zawsze potrafimy to wyrazić, mamy podobne potrzeby jak osoby niepełni sprawne. Część z nas chętnie uczestniczy w praktykach zawodowych, a niektórzy udaje się podjąć pracę.